Witamy z dość deszczowego Zamościa, który nie rozpieszcza pogodą, ale jak niektórzy twierdzą, to jest właśnie zdecydowanie festiwalowa pogoda, bo można korzystać z licznych atrakcji, które organizatorzy 20. Festiwalu Dwa Teatry przygotowali dla Zamościan. Moim gościem w studiu plenerowym jest Wojciech Tomczyk. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry, Małgosiu. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się właściwie tutaj z trzech powodów. Wojciech Tomczyk na tegorocznym festiwalu jest obecny trzykrotnie, a dwukrotnie w konkursie radiowym. Przypominamy właśnie teraz Państwu, że mieli okazję słuchać Rodziny Królewskiej, autorskiego tekstu Wojciecha Tomczyka, który wyreżyserował Andrzej Mastalerz, ale także jesteś autorem adaptacji Innego Świata Gustawa Herlinga Grudzińskiego. To jest w pewnym sensie historyczna adaptacja, bo po raz pierwszy dla radia ten tekst zaadaptowano. Jak to jest mierzyć się z takim dziełem, które znają właściwie wszyscy, które funkcjonuje w powszechnej świadomości? To była bardzo ciężka praca i gdybym, jak mi się wydaje, we współpracy z Wami nie znalazł odpowiedniego klucza, to być może bym się jej nie podjął, ponieważ powieść, arcydzieło Gustawa Herlinga Grudzińskiego Inny Świat jest powieścią bardzo niewielkim stopniu zdialogizowaną. Właściwie nie ma tam dialogów. Pojawiają się pojedyncze kwestie postaci, ale postaci nie dialogują między sobą. Adaptacja czegoś, co nie ma prozy, bez dialogów, dla potrzeb radia czy teatru jest zawsze wyzwaniem. Nawet dla zawodowego scenarzysty. Tak, zwłaszcza dla zawodowego scenarzysty, bo ja mam już takie doświadczenie i taki tyle za sobą napisanego, że ja wiem o tym, czym to grozi. Jeśli wybrałbym drogę dopisania dialogów do Herlinga, do tekstu Herlinga Grudzińskiego, poległbym i co gorsza, poległby, co wydaje się trudne albo wręcz niemożliwe, inny świat. Więc musieliśmy znaleźć inną drogę i to, co wyszło, dla mnie jest satysfakcjonujące. Tekst reżyserowała, ten scenariusz reżyserowała Anna Wieczór-Bluszcz. Ale mówiłam o trzech powodach, z jakich się tutaj spotykamy, co najmniej trzech. W konkursie telewizyjnym jest także telewizyjna prapremiera Bezkrólewia w reżyserii Jerzego Machowskiego. Jak sobie tak patrzę na te wszystkie trzy teksty, czyli na Rodzinę Królewską, na Inny Świat adaptacja, ale jednak scenariusz i na Bezkrólewia, to widzę taki jeden główny wątek tych prac, które dokonałeś. Jakieś ciągłe zmaganie się z historią. No tak, to są trzy teksty, przynajmniej dwa z nich są tekstami o końcu Polski. Mam na myśli Bezkrólewie i Inny Świat. No, Inny Świat opowiada o tej wielkiej zmianie, kiedy antycywilizacja związana z systemem komunistycznym zdominowała świat. I to jest, na tym polega wielkość tej powieści, że Gustaw Herling Grudziński uchwycił tę zmianę in statu nascendi. Zadaniem, teraz powiem, że nie było one trudne, ponieważ było tylko uchwycenie tego i zrozumienie, co jest zadaniem dla absolwenta szkoły średniej dość prostym. I jak mi się wydaje, udało się to przenieść w adaptacji. Natomiast Bezkrólewie jest tekstem o innym końcu Polski, tym, który być może nastąpił, być może nie nastąpił. Nie wiemy tego.
jeszcze tego nie wiemy, nie mamy dystansu do tych wydarzeń. Mowa o tej historii, która jakoś cię ciągle mierzi. My za tydzień, no i jeden dzień, w niedzielę 26 września będziemy transmitować z Muzeum Powstania Warszawskiego twój autorski nowy tekst zatytułowany Rozstrzelanie. To jest ta premiera, o której wkrótce będziemy Państwa szeroko informować. Słuchowisko pod Liberatorem i tutaj też widzę wątek z kolei, może nieco inny, bo mówisz tutaj o końcu Polski. Tu jest historia, właściwie taka uniwersalna historia o historii, z której nie można się wyrwać, która przychodzi do ludzi i każe im patrzeć wstecz, a jednak chcą żyć do przodu. Co to za tekst Rozstrzelanie? No to jest bardzo, przepraszam za słowo, osobisty tekst i dotyczy on tego, co dotyczy, jak myślę, zdecydowanej większości polskich rodzin. To jest tekst o tym, jak mojej rodzinie, mojemu dziadkowi udało się uniknąć śmierci w czasie Powstania Warszawskiego, kiedy był jako ludność cywilna prowadzony na rozstrzelanie. Mówiąc najgrubiej, a wiąże się z nim pewna anegdota, to chyba było na jednym z festiwali Dwa Teatry, kiedy siedzieliśmy sobie już zupełnie towarzysko i nagle ja opowiedziałem tę historię i na to ktoś następny powiedział, a moja prababcia to miała, i zaczęliśmy sobie opowiadać historię rozstrzelań w naszych rodzinach. Okazuje się, że każdy taką historię miał. I to jest, w pewnym momencie ktoś zapytał, czy wy widzicie, co my robimy. Siedzimy przy kawie i zamiast rozmowy o, nie wiem, o samochodach, dziewczynach, czymkolwiek, rozmawiamy o rozstrzelaniu, czyli ciągle jesteśmy trafieni. Z tym trafieniem przez historię, tragiczną historię naszego narodu, no ja się zmagam i próbuję, nie wiem, może moja intencja jest taka, że chciałbym, żeby moje pokolenie było ostatnim, które żyje tą historią tak intensywnie. No i tak się otwiera ten tekst Rozstrzelanie na tych najmłodszych, którzy może już nie mają tego bagażu, a miejmy nadzieję, że nie będą się z nim zmagać. Szczegóły w 26 września w niedzielę na naszej antenie, a także w streamingu o godzinie 21. Bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie zamojskie. Życzę powodzenia w konkursie. Trzy pozycje. Trzymamy kciuki za bardzo dziękuję za spotkanie. Za życzenia nie dziękuję i zapraszam w przyszłą niedzielę. Przyszłą niedzielę, za tydzień. Dziękuję bardzo.